Witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony Smalczu Mistrz, a to jest właśnie Malczu Tex Hunter. Zabiorę Was dzisiaj w podróż do niezwykłych tajemnic, różnych ciekawostek z całego świata. Będę właśnie czytał fragmenty z poszczególnych gazet. Teraz w tym odcinku będzie jeden tekst, w następnym odcinku kolejny i w kolejnych kolejny. Nie będę robił jakichś specjalnie długich tych odcinków, bo wiem, że ludzie żyją w stresie i po ciągłym pośpiechu, więc chciałbym się jak najbardziej streścić, skrócić, żeby to wszystko wyszło bardzo krótko, zmyślnie i na temat. Pierwszy odcinek tytułuję, oczywiście w audio tytułuję, bo pierwszy odcinek będzie, tytuł odcinka będzie po prostu Malczu Tex Hunter hashtag 1 myślnik Nazca. Moi kochani, tajemnica z Nazca. Tajemnica z Nazca. Moi kochani, już jestem przy Was, już zaczynam. Maria Reichen, niemiecka archeolożka, poświęciła życie badania rysunkom na peruwiańskim płaskowyżu Nazca. Właśnie obalono jej teorię mówiącą o astrologicznym znaczeniu geoglifów, czyli wzorów naziemnych. Żadne tłumaczenie nie wytrzymuje tego, co widać z góry, moi kochani. Rejon Pampas de Jumana w Peru to najsłynniejszy płaskowyż na świecie. Oprócz rysunków zwierząt jak małpa, wieloryb, pająk czy koliber, utworzonych przez usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, pokrywają go bardzo długie, niekiedy również szerokie linie. Do tego dochodzą ogromne trapezy, trójkąty itp. Najstarsze linie i rysunki wykonane prawdopodobnie przez kulturę Paracas mają nawet 2,5 tysiąca lat. Widoczne są tylko z góry, czyli z samolotów bądź satelitów. Czyli po prostu z góry tylko te wrzeźbione w płaskowyżu figury widać. Nie ma nigdzie w pobliżu wzniesienia, z którego można by korygować precyzyjnie dzieło. Nauka od lat próbuje ustalić przeznaczenie i metodę wytyczania ciągnących się kilometrami linii określających punkty wschodu gwiazd i planet w trakcie przesileń i równonocy. Zdjęcie 30 cm wierzchni warstwy żwiru, by powstała jedna tylko linia ciągnąca się kilometrami, oznacza usunięcie materiału skalnego ważącego dziesiątki tysięcy ton. Geoglifami pokryto tu obszar 500 km kwadratowych. Pasy mają niezwykle precyzyjny przebieg. Lud, który tu działał, musiał mieć rozległą wiedzę inżynieryjną i urządzenia geodezyjne, nie mówiąc o biegłości w astronomii. Z poziomu płaskowyżu nie widać pasów ani figur zwierząt, tylko chaotyczną plątaninę wyżłobień. Jaki i po co lud Nazca stworzył coś, czego nie mógł zobaczyć? I oto jest pytanie. Ten odcinek kończy na tym. To był pierwszy tekst, moi kochani, także krótko i na temat. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Takie szybkie czytanie, szybka historyjka do posłuchania, do dowiedzenia się różnych ciekawostek popularno-naukowych. Cześć i z tej strony był Malczu Mistrz, a to był Malczu Tex Hunter!